Hej, dzień dobry, dzisiaj mam dla was haul ze sklepu Modana. Haul z ubraniami. Jak widzicie, mam tutaj dwie paczki, które nie są jeszcze otwarte, więc będę otwierać razem z wami tutaj na żywo i przeglądać te rzeczy. Natomiast jestem podekscytowana, bo wydaje mi się, że wybrałam naprawdę bardzo fajne, ciekawe ubrania, które mogą spodobać się i wam. Pamiętam, że wybrałam też tutaj jedną marynarkę, która fantastycznie może przydać się chociażby do biura, do pracy, która jest dosyć uniwersalna i często też taki krój, wzory widziałam w Zarze. No i też mamy tutaj fajne sety sportowe, które mogą przydać się w domu, do chodzenia na co dzień, ale też nie tylko. Sety, które składają się z dołu oraz z góry, więc zaraz zobaczycie. Powiem wam, że no, ja jestem podekscytowana, więc otwieram razem z wami. Więc tak, najpierw mamy tutaj mniejszą paczuszkę. Dziękujemy za twoje zamówienie. Tak to jest, słuchajcie, wszystko zapakowane w bibułę. Pierwsza rzecz to mamy tutaj set w postaci dołu oraz góry. I tak, mamy tutaj spodenki i widzę, że tutaj mamy kolor taki niebieski. Natomiast on jest przełamany bielą. I ja, słuchajcie, nie pamiętam jaki rozmiar, w każdym razie linki do tych produktów będziecie miały na dole w opisie i obok też postaram się umieścić to, jaki rozmiar wybrałam dla siebie. Wydaje mi się, że to jest rozmiar uniwersalny na osoby, które mają S-kę, noszą S-kę i M-kę. Chyba innego jakby wyboru nie było, natomiast no, musicie po prostu to skontrolować, sprawdzić. No i tak, tutaj mamy spodenki, które są lekko podwijane, natomiast góra wygląda tak. I to jest top, który jest nieco krótszy, natomiast możliwe, że nie będzie odsłaniał zbyt dużo brzuszka. No i mamy tutaj krótki rękaw i jak widzicie, ten top jest oversize, jest dosyć szeroki. I nawet to wygląda jak taka piżamka, więc spokojnie można by potraktować ten secik jako piżamkę albo jako set do chodzenia po domu. I tutaj widzę, że też ten, to wykończenie, dekolt w łódeczkę pod szyję, natomiast tutaj wszystko jest wykończone w sposób surowy. Dół również jest wykończony w sposób surowy, natomiast rękawki tutaj widzę są podwinięte i zaszyte. Kolejna rzecz to jest sukienka. Ja oczywiście wszystko przymierzę na sam koniec. Mamy sukienkę, która tutaj widzę jest dosyć takiej cienkiej bawełny. To wszystko jest też elastyczne. I tutaj mamy rozmiar S-kę 36. Mamy ściągacz i myślę, że ona tutaj będzie tak przed kolano. Ale bawełna jest cieniutka i tutaj właśnie od razu może spojrzę na skład, ale z tego co wiem, chyba skład powinien być fajny. 95% bawełna, 5% poliester. To t-shirt prążkowany i bardzo mi się podoba. I ten t-shirt będzie mi idealnie pasował do tych spodenek, które w tej chwili mam na sobie. No, czegoś takiego mi brakowało. Materiał też jest cieniutki. To jest rozmiar S. Bardzo ładne. Bardzo ładny t-shirt. Podoba mi się. Taka też, wiecie, klasyka, no i ja kocham prążkowane rzeczy. SK czarny, także no też mi się to podoba, też oczywiście jak najbardziej to przymierzymy. I myślę, że przymierzymy do tych spodenek, więc to będą pierwsze rzeczy. Krótki rękaw, no bardzo ładne te t-shirty. No, okej. Okay. Tutaj mamy eleganckie spodnie. Rozmiar S. Z guziczkami po bokach, mamy kieszenie, okej, okay. No i spodnie długie, myślę, że też te t-shirty będą pasowały do tych spodni, a i z tyłu mamy kieszenie, tak zwane atrapy, czyli to nie są prawdziwe kieszonki, tylko takie kieszonki zeszyte, atrapy. No i mamy kolejną porcję ubrań. I tym razem tutaj mamy set. Set składający się z bluzy w kolorze, powiedziałabym, czekoladowym. Jest tutaj dosyć duży, obszerny kaptur, długi rękaw i sama bluza.
też jest dosyć długa i widzę, że tutaj jeszcze mamy dodatkowo zatrzaski. Więc ciekawy krój, ciekawe rozwiązanie i tutaj rozmiaru nie mam, więc podejrzewam, że to może być rozmiar uniwersalny. Ale do tego mamy jeszcze coś takiego, bo tak jak wspomniałam, to jest set i ten set składa się z trzech ubrań. Mamy leginsy prążkowane, widzę, że rozmiar będzie dla mnie idealny, więc będą fajnie dopasowane. Ja, słuchajcie, długo swego czasu szukałam takich leginsów i z reguły mogłam je dostać na H&M, na stronie H&M. Natomiast widzę, że w sklepie Modena pojawiły się również takie leginsy z cieniutkiej bawełny i prążkowane, więc podoba mi się to. No, myślę, że będzie wyglądało to fajnie, zobaczymy. I na ten set składa się również top, który wygląda tak i jest crop topem. I kolejna porcja ubrań. Tutaj widzę, że mamy właśnie ten mój żakiet. Żakiet w kolorze takim karmelowym, beżowym, bardzo ładny odcień. I to jest, słuchajcie, rozmiar. Nie ma tutaj rozmiaru. Czyżby też był uniwersalny? Ale tutaj rękaw, słuchajcie, oczywiście żakiet jest do przeprasowań, ale odcień jest genialny. Bardzo ładny. Rękaw marszczony, 3/4. I ja mam, słuchajcie, identyczny żakiet w kolorze czarnym i bardzo go lubię. Ostatnio bardzo często noszę ten czarny żakiet, no i pomyślałam, że ten beżowy też mi się świetnie sprawdzi. Tak to wygląda, zakrywający pośladki, dosyć taki, no wiecie, dłuższy. I to jest jeden z tych żakietów, które też często przewijają się w Zarze. Bardzo podobny model, więc jeśli szukacie czegoś do pracy, do biura, to możecie zwrócić uwagę na coś takiego. No i ostatnia rzecz, czyli widzę też set sportowy, który jest identyczny. To jest to samo, co przed chwilą Wam pokazywałam w kolorze czekoladowym, tylko tutaj mamy wersję czarną. No i też kaptur. Tutaj z przodu mamy zatrzaski. Od razu Wam też mówię, że tutaj ta bawełna jest cieńsza. Nie jest taka gruba, natomiast sprawdźmy sobie skład. Jak tutaj przedstawia się skład, mamy 90% bawełna i 10% elastan. Więc no, skład jest bardzo ładny, no i też faktycznie jest rozciągliwy. Dosyć obszerny, bluza jest dosyć obszerna, więc to jest rozmiar, no taki uniwersalny, oversize zdecydowanie. Natomiast zobaczymy, no, jak to będzie wyglądało na sylwetce. No i tak jak wspomniałam, ponieważ to jest set, mamy, ten set składa się z trzech rzeczy, no i tutaj dodatkowo również mamy, bo to są spodenki krótsze, widzicie? Tak, bo przy tym beżowym, miałyśmy spodenki długie, leginsy, natomiast tutaj mamy kolarki, które są krótsze, a ja kolarki uwielbiam. No i tutaj również materiał jest prążkowany. No i góra, czyli top, już nie jest takim crop topem, akurat ta bluzka jest już dłuższa, więc tutaj brzuszek będzie zakryty, natomiast w dalszym ciągu jest to bezrękawnik. Więc możemy teraz wszystko przymierzyć. Tak. Najprościej zacznę od tych t-shirtów, więc tutaj mamy ten pierwszy t-shirt prążkowany w kolorze beżowym. Wszystko jest pięknie dopasowane, no i tak to wygląda ze spodenkami. Bardzo mi się podoba, fantastyczny krój, podoba mi się, że też tutaj jest to pod szyję, wszystko jest ładnie tak zabudowane i wygląda to elegancko. Więc t-shirt jak najbardziej na plus i sprawdźmy sobie teraz jeszcze ten kolor czarny. I proszę bardzo, tak przedstawia się wersja w kolorze czarnym. Jeszcze Wam się obrócę tak, żebyście zobaczyły, jak wygląda tył. Kolor czarny do tych spodenek też bardzo ładnie pasuje. No ale jestem ciekawa, jak będzie to wyglądało z tymi eleganckimi czarnymi spodniami, przy których mamy doszyte te guziczki po bokach, więc sprawdźmy, jak całościowo będzie wyglądał ten set. Przy okazji Total Black, też uwielbiam.
Więc słuchajcie, od razu wam mówię, że spodnie są na mnie za duże, są bardzo luźne, one są dość mocno rozciągliwe to raz i są wciągane, nie ma tutaj żadnego zamka błyskawicznego, po prostu wciągacie te spodnie na siebie. Natomiast gdyby były mniejsze, myślę, że wyglądałyby bardzo ładnie. Więc tak, ja tutaj z tyłu ściągnęłam wszystko w ten sposób, tak żebyście zobaczyły, jak to wygląda. Ogólnie sam krój i pomysł na te spodnie bardzo mi się podoba, no tylko, że one są po prostu na mnie za luźne i zbyt duże. Jeśli chodzi o długość, to są idealne, bo u mnie są do kostki. Dla przypomnienia, ja mam 1,62 m, ale na wyższe osoby w sumie też czemu nie, wtedy byłyby nieco wyżej i do tego szpilki, wyglądałoby to też świetnie, nawet no, mogłyby być u mnie nieco krótsze te spodnie. No i fajne jest to, że mają kieszenie, natomiast no, żałuję bardzo, że są na mnie za duże. Dobrze, teraz chcę wam pokazać, jak wygląda set w kolorze czarnym. Tutaj mamy ten top prążkowany, który jest nieco dłuższy, natomiast jeśli chodzi o spodenki, no to tutaj mamy stan wysoki. No i jak wszystko sobie zakryjemy, to tutaj nic nie widać, natomiast spodenki wyglądają w ten sposób. Bardzo mi się to podoba, fantastycznie wszystko jest dopasowane. No i teraz założę bluzę. Bluzę, która jest dosyć duża, ma tutaj guziki, więc to sobie rozepnę. I to wygląda w ten sposób. Kaptur można zarzucić na głowę. Jak widzicie, on jest dosyć duży, obszerny. Tak wygląda kaptur, który jest dosyć szeroki, obszerny, ale to jest bardzo fajne, bo ja osobiście nie lubię ściśniętych kapturów. No i tutaj od razu zwracam uwagę na to, że nie ma żadnego sznurka, tylko mamy po prostu te zatrzaski. Natomiast jeśli chodzi o długość, no to spokojnie tutaj wszystko zakrywa zakrywa pośladki, natomiast z przodu mamy kieszeń. Tutaj z przodu mamy jeszcze taką dużą, dosyć obszerną kieszeń, a bawełna jest faktycznie cieniutka i powiedziałabym, że taka lekka. Bluza, pomimo tego, że jest naprawdę taka duża i ogromna, to czuć taką lekkość, nie jest aż taka ciężka. No dobra, więc mamy czarny set, więc możemy teraz przejść do tego beżowego. Nie do beżowego, a raczej takiego czekoladowego setu. No i tutaj, tak jak wspomniałam, ten top jest nieco krótszy, więc będzie tutaj widać brzuszek, aczkolwiek leginsy i spodnie również mają wysoki stan. I tutaj nawet całkiem dobry stanik założyłam, chociaż trochę mi odstaje, bo tutaj te ramiona trochę się tak chowają do środka, więc tutaj fajnie jest właśnie założyć stanik, przy którym ramionczka trochę też chowają się do środka. Niekoniecznie taki, wiecie, stanik z ramionczkami na wprost, tak żeby to ładnie wyglądało, chociaż no tutaj trochę i tak mi odstaje, ale to nie szkodzi. Leginsy bardzo ładnie są dopasowane, natomiast muszę zwrócić uwagę, że one są nieco krótsze, bo u mnie nawet kończą się nad kostką. Jak widzicie, u mnie kończą się dosyć wysoko, więc jeśli jesteście bardzo niskie, to leginsy mogą wam się spodobać, bo nie będziecie musiały nic ucinać, nic skracać. Te leginsy należą do jednych z krótszych, więc jeśli szukacie leginsów, które mają krótkie nogawki, to te mogą wam się spodobać. No i piękny kolor. Powiem wam, że jeśli chodzi o kolor, no to tutaj bardzo trafia w mój gust. I sprawdźmy sobie do tego jeszcze tę bluzę, która jest w komplecie. I akurat przy tej bluzie nie ma tutaj z przodu kieszeni. I ona też jest trochę inna. Bo ta bluza jest ocieplana od środka, ma taki delikatny polar, co w przypadku tej czarnej tak nie było. No i przez to też ta bluza jest nieco grubsza, cieplejsza i zdecydowanie na takie jesienne już albo nawet zimowe wieczory.
Więc na pewno będę wykorzystywać ten komplet na chłodniejsze dni, zdecydowanie. No i bluza. Bluza jest długa. Dobra, tak wygląda długość tej bluzy. No jeśli chodzi o mnie, to przyznałabym, że jest taka dosyć długa. No i dobrze, skoro jesteśmy w temacie setów, no to ostatni komplet, który jest już bardzo letni, czyli mamy bluzkę, która ma, powiedziałabym, bardziej taki kwadratowy kształt, krótszy rękaw, która jest oversize, no i spodenki krótkie z kieszeniami. No i ten set możecie potraktować do chodzenia po mieście, do chodzenia po domu, albo też chociażby jako piżamkę ze spokojem, bo tutaj macie bawełnę, jest luźna, przyjemna, delikatna dla ciała, więc piżama też, czemu nie, jak najbardziej. No i jakościowo muszę przyznać, że bardzo fajnie to wygląda. No i proszę bardzo, przedostatnia rzecz to sukienka. Sukienka letnia w kolorze beżowym, która jest ze ściągaczem. I teoretycznie na samym początku to wygląda tak. I sukienka jest u mnie w tym momencie przed kolano, natomiast bardzo ładnie wygląda to, kiedy sobie to wszystko tak podwinę w górę i tutaj ta bluzka trochę opada na ten ściągacz oraz na tę spódniczkę, która się tutaj tworzy. No i wygląda to bardzo ładnie. Muszę przyznać, że ten krój podoba mi się. No i rozmiar też super. I wtedy długość w tym przypadku wygląda tak. Natomiast czuję, że trochę może to tutaj spadać, więc jeśli macie ochotę, to możecie jakimkolwiek paskiem też to wszystko sobie tutaj tak ściągnąć i wtedy to się będzie trzymało, wiecie, bez najmniejszego zarzutu. I ja sama myślę, że chętnie bym zrobiła coś takiego nawet z tym moim beżowym paskiem, to będzie wyglądało bardzo fajnie, wiecie, z tym paskiem taliowym, tak żeby tutaj wszystko ładnie przełożyć. I będzie to wyglądało genialnie. Też fajna sukienka do pracy, letnia, cieniutka, zwiewna, bo też tutaj ta spódniczka nie jest obcisła, jest bardzo wygodna i komfortowa. No i kolor mi się też podoba. I z tego co wiem, jest też dostępna w innych odcieniach. Dobrze, i na sam koniec, moi drodzy, mam dla Was ten żakiet. Specjalnie przebrałam się w bardziej taki elegancki strój, czyli mamy spodenki, mamy tę bluzkę na krótki rękaw prążkowaną w kolorze beżowym i na to wszystko zarzuciłam właśnie ten beżowy żakiet. Uwielbiam rękawy, które są 3/4, widać zegarek, widać biżuterię, więc można tutaj stworzyć bardzo ładną i taką wyszukaną stylizację, idealną do biura czy do pracy chociażby. Kolor fantastyczny, no i całościowo to wygląda tak. Długość powiedziałabym, że jest bardzo odpowiednia. Natomiast żakiet leciutko do przeprasowania i będzie jak najbardziej idealnie. I to słuchajcie, całe moje zamówienie, wszystkie ubrania. Dajcie znać, co spodobało Wam się najbardziej. Ja muszę przyznać, że jest to jedno z lepszych zamówień ze sklepu Modana. Pojawiły się naprawdę bardzo ładne i trafione rzeczy, także będę chodzić z ogromną przyjemnością. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!